chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać na konferencji prasowej poświęconej największym w regionie transgranicznym targom pracy. Po raz pierwszy w Świdnicy zorganizowane zostaną transgraniczne targi pracy. To impreza odbywająca się po raz 9 na Dolnym Śląsku w Zgorzelcu, ale po raz pierwszy w Świdnicy. Targi organizowane są w ramach partnerstwa EUREC Tri Regio i całkowicie finansowane z pieniędzy unijnych w ramach programu EASI. Dlaczego w Świdnicy? Transgraniczne targi informacyjno-rekrutacyjne, tak jak już pan dyrektor powiedział, organizujemy od 2007 roku. Zasada jest taka, że zawsze jedne targi są w Zgorzelcu, drugie w innym mieście na terenie województwa. Do tej pory było to Kłodzko, Ząbkowice, Jelenia Góra. No Świdnica jakoś tak była do tej pory omijana, mimo że jest bardzo dobrze położona w centrum województwa i dysponuje bardzo dużą liczbą mieszkańców. Na pewno jest bardzo ciekawa dla pracodawców. Ale to może wynikało też z tego, że na terenie Świdnicy są organizowane różne inne targi pracy, w których jako EURES uczestniczymy. Organizujemy też tutaj inne imprezy o charakterze transgranicznym, typu właśnie dni doradcze i być może właśnie z tego powodu dopiero teraz Świdnica. Ale mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł i na pewno będzie z powodzeniem ta impreza przeprowadzona. Aktywność gospodarcza, malejące bezrobocie, ilość ofert pracy jest rzeczywiście czymś, co ja osobiście z uwagą śledzę, ale też mi zależy, żeby szukać metod i odpowiedzi na pytanie nie tylko praca, ale dobra praca. I takie przedsięwzięcia, które pokazują, że mamy do czynienia z wyborem około 300 miejsc pracy, że jest 40 kilku wystawców zagranicznych, ale są też firmy lokalne, świdnickie, pokazuje, że można szukać tej pracy, która jest i lepiej płatna i bardziej odpowiada oczekiwaniom, przygotowaniu zawodowemu, kwalifikacjom i to podnosi tą poprzeczkę i zbliża nas do szukania tej odpowiedzi dobrej. Targi zorganizowano w naszym mieście przede wszystkim ze względu na dobrą współpracę władz powiatowych z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Muszę powiedzieć, że ta współpraca jest wieloletnia, bo współpracujemy już od wielu lat. Szczególnie tutaj mam na myśli współpracę ze służbami EURES, czyli tymi służbami, które są głównym organizatorem targów transgranicznych, o których dzisiaj mówiliśmy. Wszystkie imprezy, które organizujemy na terenie Świdnicy, a mówię tu o targach pracy, dniach przedsiębiorczości, targach dla młodzieży, dniu doradczym. Na wszystkie te imprezy zapraszamy przedstawicieli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy właśnie po to, żeby jak najszerzej mogli udzielać informacji nie tylko o pracy na terenie powiatu, ale również o pracy w Niemczech, w całej Europie, bo takie informacje właśnie te służby mają u źródła. Myślę, że ta współpraca generalnie układa się wzorowo, bo jak gdyby efektem tego jest właśnie są te targi transgraniczne. Ważna jest także obecna sytuacja na rynku pracy w Świdnicy. W ostatnich 15 latach, odkąd powstał powiat, rynek pracy w powiecie świdnickim zmieniał się różnie, ale po tych 15 latach, dzięki współpracy samorządów gminnych, powiatu i działaniach podejmowanych nie tylko przez Powiatowy Urząd Pracy, ale przez wszystkie samorządy, mamy oto taką sytuację, że jesteśmy jednym z nielicznych samorządów powiatowych, gdzie nie zmniejszyła się liczba ludności. Otóż powiat wałbrzyski w ciągu ostatnich 15 lat stracił prawie 30 tysięcy ludzi. Powiat kłodzki ponad 25. A my przez te ostatnie 15 lat utrzymaliśmy swój status quo i różne źródła podają. Od 159,5 w tych wyborczych rzeczach do 162,800. Więc jesteśmy porównywani liczbowo mieszkańcami z tymi powiatami. O czym to świadczy? No świadczy o tym, że tu jest praca, że ludzie nie wyjeżdżają, a wręcz przeciwnie, przy takiej emigracji do Anglii, Irlandii i do całej Europy i tak mamy z powrotem uzupełnienie naszych mieszkańców. Spowodowało to przede wszystkim sytuacja, że jest ponad 30 zakładów strefowych. Dużo polskich przedsiębiorstw również w tych strefach działa, ale i nasi średni przedsiębiorcy i mali zapewniają zatrudnienie. Skąd wziął się pomysł na organizację targów transgranicznych w Świdnicy? W
momencie, kiedy już był ten czas właśnie dostosowywania się, wkomponowywania się w struktury unijne i wejścia do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Polskę, już wtedy zaczęły się prace w 2004 roku, żeby również elementem współpracy takiej konkretnej była współpraca dotycząca rynku pracy między Czechami, Niemcami a Polską. I powstało partnerstwo właśnie takie transgraniczne, Saksonia, północne Czechy, Dolny Śląsk. Parę lat było różnych przygotowań, w końcu w 2009 roku Komisja Europejska uznała oficjalnie partnerstwo. W tym partnerstwie są zrzeszone służby zatrudnienia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, czyli takie dosyć szerokie spektrum. No i to współdziałanie już jest bardzo takie systematyczne, są na to środki zewnętrzne. Po zmianach też te wszystkie wymiary współpracy międzynarodowej są z takiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych finansowane. W związku z tym to już przybrało taką stabilną formułę organizacyjną. A takie przedsięwzięcia jak Transgraniczny Dzień Informacyjno-Rekrutacyjny to jest już historia właśnie 8 lat, 8 edycji w Zgorzelcu. W tym roku będzie 9, ale właśnie cieszę się, że również udało się poszerzyć tą formułę i targi w takim dużym wymiarze będą odbywały się również w Świdnicy. W Świdnicy 7 października wystawi się w sumie 40 firm, głównie z Niemiec, Czech i Polski. Organizatorom zależy na sprawdzonej i dobrej ofercie. Telewizja Teletop Sudety objęła wydarzenie patronatem. Sytuacja na rynku pracy w województwie dolnośląskim jest coraz lepsza. Ja tutaj do Świdnicy w dniu dzisiejszym przyjechałam z bardzo optymistycznymi informacjami. Stopa bezrobocia w naszym województwie na koniec sierpnia bieżącego roku wyniosła 9%. Jest o cały 1 punkt procentowy niższa niż stopa bezrobocia w kraju. I widzimy, że z miesiąca na miesiąc maleje liczba osób bezrobotnych, które się rejestrują w powiatowych urzędach pracy. A oprócz tego widzimy odpływ osób bezrobotnych. Poprawiła się sytuacja kobiet wchodzących na rynek pracy, osób młodych, w tym również absolwentów, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób bez doświadczenia zawodowego. Dużym sukcesem również dla powiatowych urzędów pracy jest fakt coraz większej liczby ofert zgłaszanych przez pracodawców.